Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Palworld. Moi drodzy, kontynuujemy sobie rozgrywkę oczywiście w naszej bardzo, jak to, że i naszej ciekawej gry. Dobra, porozmawiamy sobie z doświadczonym Islanderem, czyli doświadczonym mieszkańcem wioski. No znów jesteś Nightwingu tutaj, mój kochany, a ja nie mam kulek. Jakkolwiek to brzmi, nie mam kulek. Niedobrze. Czy ja mogę na przykład sobie coś zrespić? Zbudować sobie na przykład Primitive Workman. Czy ja mogę? Buduj. Chodź tu. Ty możesz budować? Nie możesz budować. Fuck. Nightwing, wracaj, Nightwing. Kamień, trzeba mi szybko kamienia. Będę wracał, nie wiadomo ile. Kop kamień, szybko. Może jeszcze Nightwinga złapiemy. Wątpię, ale być może. Dobra. Lata tam on podleciał. Odleciał sobie. Tam w ogóle jest jakiś pomnik. Jakiś lapomnik. Lapomnik. Maksik możemy zrobić jeden tylko. Nie dobrze. Teraz tam drewna brakuje. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Już Nightwinga nie dogonimy. Ale być może złapiemy sobie przy okazji naszego kolegę tego wodnego. Potrzebujemy jeszcze poksa do podlewania. Jeden, dwa i trzy. Require fund working. To nie. No dobra, pogadajmy sobie z nim najpierw. Jesteś nową twarzą. Nie mów mi, jesteś obcy? Okej. Nie żeby to miało dla mnie znaczenie. Skoro już jesteś na wyspie, może spróbujesz złapać kilku pulsów. Wiesz, możesz zdobyć dodatkowe exp za zdobycie do 10 tego samego rodzaju. Wiesz co mówią, pogromcy kumpli stają się silniejsi, im więcej kumplów złapią. Czy polsów, pol to kumpel. Masz, weź to, wiąże z tobą duże nadzieje. Oglądał? Palladium Fragment, dziękuję. Jest to Lugia, Nightwing raczej. To nie Nightwing? Przyjdziesz czy nie przyjdziesz? Nie przyjdziesz, co? Przyjdziesz! Być może jest szansa. Jeszcze Shirotrap. Ale go ciora. Ale on DPS-y wali. Pali się. %50%. Chowamy go. Będę próbował. Mamy ją! Nightwing jest nasza! Świetnie! Zarąbiście! O, nie będziesz w stanie efektywnie korzystać z kumpli na wyższym poziomie niż ty. Ich zdolności zostają obniżone, aby dopasować się do poziomu twojej postaci. No dobra. To nie jest problem żaden. Kurde, mamy Nightwinga. Wow! Może być jeżdżony jako Flying Mount. Nightwing, chodź tu. Jak ja mam z ciebie korzystać? Kurde, o to mi chodziło. Super, mamy Nightwinga. Wow. A tylko jest lagged. Jeszcze nie mamy tego Spersa. No jak ty wyglądasz? Jak ty wyglądasz, przyjaciółko? Magatering level 2. A tak 185. Wow. Fajnie. Ma pasywny skill Sadist, 15% ataku więcej, defense minus 15%. No to atak. Potrzebujemy Nightwing Saddle. Jest zrobienia do w tym craft Palgear Workbench, to dla tych wiecie. Kurde, ale pięknie. Zobaczcie w ogóle, gdzie jest Nightwing. Tak daleko. Ale to jest pięknie zrobiony mob. Dobra, ciebie nie chcę zmarnować przypadkowo. Mamy Nightwinga, świetnie. Ale się cieszę. Brakuje mi znów kamienia.
Musimy zrobić sobie więcej trochę tego. Głodny. Oh no! I'm hungry. Czy możemy to schować do tego inkubatora jajek? Z tego co widzę, może coś się z tego wykluje. Trzeba na to uważać. Jestem głodny, trochę mnie to martwi. Żarcia nie mam zbytnio dużo. Coś tam mam, ale to też nie jest dużo. To nie jest duża ilość. Dobra, tylko ja widzę, że mamy non-stop jakiś spell tutaj zablokowany. Huggy Fire. Kiedy aktywowany... Jest ekwipowany do gracza i używany jako miotacz ognia. What? Jezu, ale mnie ta gra naprawdę korci ostatnio. Moi drodzy, to jest kolejna gra, oprócz gry Wiatkeepera, która mnie tak mega wciągnęła, że mam ochotę w nią grać i grać. Ja w ogóle nagrałem ten odcinek od razu po poprzednim, więc jeszcze nie ogarniam waszych komentarzy, ale naprawdę no, to jest coś pięknego. W ogóle ty chyba możesz też... ...craftować, prawda? Możesz. Szybko to robisz? A ja się spróbuję wspiąć na ten budynek, o ile się da. Da się! No kurde, no powiedzcie mi, że to nie jest genialne. Powiedzcie mi, że ta gra nie jest genialna. Naprawdę jestem zszokowany tą grą. I to wcale nie w złym kontekście, tylko właśnie w zajebistym kontekście. Po prostu coś pięknego. Coś eleganckiego, coś pięknego. Czemu tego nie naprawiłeś? Czego nie zrobiłeś? Dobra. Mam kolejny Fox Parks, ale my już mamy Fox Parksy. Ten wodny by się przydał, nie? Poszukajmy go. Może gdzieś go znajdziemy. Robi się też niestety ale ciemno. I obawiam się, że możemy mieć zaraz problem z temperaturą. Może się wróćmy. Zresztą niby tutaj coś... Jakieś ognisko jest, prawda? Ale też żarełka nie mamy. Dobra, odstawmy od razu katatiwę. Tą lepszą. Naszej chatki. To w ogóle była skrzynka. Widzę, że też pęgulety są tutaj, w tym miejscu. No, ja chcę Fox Parksa. My to możemy otworzyć? Możemy! Falsfer, mega falsfer i gold coinsy. Ja w ogóle mam miejsce jeszcze na pulsów? Nie mam. No to i tak nic nie zrobimy. Wracamy do chałupy. Ty mnie korcisz. Oj, ty mnie korcisz. Korcisz, panie korcisz. Masz śmieszny ogonek. Mega śmieszny ogonek. No kurde, naprawdę. Czuję, to jest gra, która no, ma zarąbiste predyspozycje do bycia grą roku. Naprawdę. Mega ma predyspozycję do tego. Nawet to AI tych stworków jest bardzo dobrze zrobione. Sobie chodzą tutaj, ja nawet tak wiecie, no towarzyszą. Widać, że one działają jako towarzysze. Te prawdziwe towarzysze. A nie po prostu nie biegają za nami, tylko one starają się wyprzedzić nasze ruchy. Ludzie sobie podbiegają, no czuć, że one tak jakby żyją. Naprawdę. Coś pięknego. W ogóle wypadałoby też zrobić sobie przy okazji jakąś chyba nową bazę. Dobra, kolejne łóżka mamy. To wyrosło. Nawet chyba zebrały coś. Dobra. A więc... jedną katatiwę, nawet dwie katatiwy, to my dziękujemy. Jedna ma siódmy poziom, druga też ma siódmy poziom. Ta katatiwa niech sobie tutaj pracuje, bo ona jest wielka. W ogóle zobaczcie, że ona ma coś ze smoka nawet. Coś ze smoka ma. Ten ma chyba planting. Ty plantujesz? Jeszcze nie. Dobra, to wszyscy idziemy spać, rozumiem, tak? Chyba tak. No i tutaj pięknie zebrały sobie te żarełka. Dobra, najpierw ja sobie zjem coś. Maszira sobie jedz. Fox Parks też sobie jedz.
Do pełna, do syta, co mi tam? Co mi tam? Niech będzie do pełna. Tutaj potrzebujemy copper key. Dobra, ale chciałbym może sobie zrobić, mamy sporo pointsów, tak? Mamy technologię jakieś. Mamy sobie technologię jakieś i w teorii możemy zrobić Palgear Workbench, tak? Nawet będziemy mieć chyba rzeczy. Fox Parks Harness. To nawet jest ten spell. To jest nawet ten spell. Dobra, weźmy sobie to. Czy ja chcę mieć... W ogóle zobaczcie, że Stone Pit i Logging Site. I możemy im robić tak jakby kamieniołomy i tym podobne. Kurde, to jest eleganckie. Nawet to sobie poczeka jeszcze. Dobra, i teraz chcę zrobić właśnie ten Palgear Workbench. Czego potrzebuję? Palladium Fragment. To będzie w sumie rybka pipka do zrobienia. To nie jest problem. Tamten już sobie pracuje, świetnie. To mi idzie pracować. No i sadzi. O to chodziło. Właśnie o to mi chodziło. Jak ja mam w ogóle fast travelę? Kurde, tu chyba... Tak, tutaj tego nie zauważyłem. Mogłem chyba aktywować kolejny... filar. No szkoda. No szkoda. Dobra. Jakie zadanie mamy na tą daną chwilę? Potrzebujemy tych niebieskich kamyczków. To jest priorytet dla mnie w tej chwili. W tej chwili to jest priorytet. Też może nie ciebie akurat. Bardziej Nightwinga chcę. Pani Nightwing. Jeszcze nie wiem, jakie ty masz umiejętności, ale zaraz sobie to ogarnę również. Normalnie, no kurczę, ale mi ta gra wciąga. Naprawdę, to jest coś genialnego. I jestem ciekaw, jak wygląda tutaj multiplayer. Naprawdę, mega mnie intryguje sam ten multiplayer tutaj. Może być coś świetnego. Może to być coś świetnego. Czy mnie już... Nie chciałem tego brać. Dobra, potrzebujemy wood i cloth. Cloth chyba będzie. Chyba będzie, nie jestem pewien. Możemy przy okazji posiąść drzewa, bo to też nam się przyda. Gumus sobie tam plantuje. No potrzebujemy jeszcze jednego poksa do nawadniania tego. Bardzo mi zależało na tym, żeby one już były samowystarczalne dla siebie. Wiecie, żeby one zawsze miały tutaj co do roboty. Dobra, mamy to. Co jeszcze potrzebuję do Pal Workbench? Klofa. Klofa rozumiem, że możemy zbierać. Właśnie pytanie, czy możemy go zbierać w ogóle? To jest też dobre pytanie. Mam tu jakiegoś klofa? Chyba, kurde, nie mam. Chyba nie mam. Mam wool. Skąd wziąć klop? Ice organ. Kolejny, mamy flame organ i ice organ. Rozumiem, że to nie możemy jeszcze nic zrobić. No. Logging site możemy przy okazji zrobić, dobra. Możemy to zrobić. Opa. Tylko tak, ty wracaj, bo ty mi tutaj cały czas robisz syf. Budujemy to. Minuta 40. What? Już widzę, że Katatiba nam to pomaga. Lumble również. No i od razu czas przeleciał. W ogóle on ma sanity 89, nie wiem czemu. Jemu coś potrzeba? Katatiba. On może z tego co widzę zbierać kamień, ale nie może drewno zbierać.
Pytanie, czy troszeczkę nie spartoliłem tego i nie lepiej było kamienia po prostu tutaj wybudować, bo Lambo chyba nie może zbierać drewna też. Dobra. All to work. Required lumbering. I co, to w ten sposób się zbiera? Tak, to jest jedno drewno. Party. Czy któryś ma zbieranie? Handling, to nie. Gathering. Chyba żaden z was nie ma. A ty? Też nie masz. Może ty? Ty też nie masz. Oh no! Anyway. Falgir Workbench i Statue of Power. No dobra, to tak. Krimis zostawimy tutaj. Zobaczę, Krimis ma zbieractwo. Wtedy automatycznie... Nie wiem, Krimis. Nie Lambal. Niestety nie ma. Ty też nie masz. Masz tylko kamienie. Dobra, tą lugię naszą zostawimy na razie tutaj, bo nam się nie przyda w tej chwili. No nie mamy nikogo, kto by mógł nam zbierać niestety drewno. To niepotrzebnie to zrobiłem nawet. Jed. No trudno. Dobra, zaraz sobie polecimy oczywiście pozbierać jeszcze kolejne poksy. Żeby to złoterujmy już, żeby to sobie było. No i tak. Co nam było tam jeszcze potrzeba do tego Pal Workbench? Zaraz zobaczymy. Coś było potrzeba, ale nie wiem co. Coś tam było potrzeba. No ten lambal jakiś słodki. Dobra. Potrzebujemy klofa. Nie mamy klofa. Klof jest dla nas w tej chwili potrzebny. Plantation campfire. Mounted storage. No nie mamy tego. Chyba, że gdzieś tutaj mamy w paldeku napisane, że któryś nam tego klofa wyrzuca. Sibble drops wool. Berry seeds. Gumos leaf. No data. Flame organ. No nie, nigdzie tego nie ma. I pewnie to będzie trzeba przekraftować w ogóle. Technologia. Ktoś tu pisało, że mamy... A, my tu możemy sobie staty pododawać. No dobra, co dodaję? Czy jest tu jakaś rozpiska? Widzę, że mamy wave. Mamy work speed, defense, attack, stamina i health. No to chyba wiadomo, jak to będziemy rozdawać. Mamy 6 punktów. Pytanie, czy to jest 1 punkt per skill? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Dobra, odłóżmy sobie te przedmioty. Bo tam się na razie nie przyda. To można odłożyć, to można mega sfer. No kurde. Korci. Pozostawiamy to. Dobra, mamy sporo miejsca. Da się na przykład to jakoś na pół. Move. Pick all. Chyba się nie da. No dziwne, bo wydawało mi się, że się dało. Shift. A, tak się to robi. Dobra, umiem. Naprawiłem sobie. Idziemy na przygodę. Pyk. Majne Pokémon. 13 strzał to nie jest dużo. Idziemy na przygodę. Mój Fox Parksu. Musimy tego jednego ogarnąć stąd jeszcze. Tam w ogóle są chyba te gumowe. Co to jest? Mogą być moje balsy. Berry seeds, nie. Gumus Slave.
I to spadło z tego moba. Tylko tak, no ja tego niebieskiego chciałbym ogarnąć. Ostał? A? Tam jest kolejna Lugia. Coś on prezent. Jezu, jaki jest... Mocny jesteś. Dobra, mamy cię. Ciebie mi chodziło, tylko ja już nie mam powoli czym w ciebie rzucać. Drugą Lugię sobie pierdyknę, nie? Melpakę również bym sobie walnął. Dobra, jakie ty masz tutaj rzeczorki? Anglet. Cooling, watering, handiwork i transporting. Dobrze. Kurde, no i ciebie. Ciebie trzeba walnąć. Chodź tu, Nightwingu. Próbujemy. Kurde. Capture rate 34%. Jeszcze raz. Mamy cię. Uff. 8 poziom. Druga Lugia moja. Tylko tak, my już nie mamy ogólnie niestety pokeboli. Trzeba sobie to ogarnąć. Widzę tą statuę w tamtym miejscu. W ogóle mam mało życia. Mam malusie życia. Pokeball sobie w ogóle leży. Pokeball? Nie, to nie pokeball. To jest fragment. Zabieraj to. I ogólnie chciałem sobie zaznaczyć to. O, tu leży pokeball. No i dobrze. Widzę, że straciłem... A nie, nie straciłem megasfery, okej. Okay. Na szczęście. Co ty robisz? Ty coś widzisz, prawda? Nie wiem, gdzie ty leciałeś, ale okej. Okay. Wow, w ogóle jakiś szkielet jeszcze jest. Dobra, zaznaczmy sobie to. Unlock fast travel. Dziękuję bardzo. Polećmy sobie do naszej bazy. Od razu zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, Palbox Management Menu. Oczywiście Nightwinga sobie zostawimy tutaj. To się niczym nie różni praktycznie. No i ty mi się byś przydał. Patrzę sobie, co on potrafi. No tu ogólnie mamy sobie mopki do tego, więc... Ciki piki możemy sobie odłożyć i pengueta sobie tutaj włożyć. Potrzebuje, no właśnie, watering. No i on sobie to presuje. W tej chwili berries już mamy gotowe. Gotowe i w sumie no, z nimi się już nic nie będzie tutaj działo. Będą się cały czas produkować, nie będą nasze mopki głodne. Czy mi się skończyły strzały? Pewnie, że tak. Nie. Chodziło nie. Jaki jest max? Dwie. Nie mam kamienia. No biegnie. Jaki wielki. No ale wielgachny. To nakarmmy się sami. Dawaj te strzałki. I quick stack. No działa ten quick stack jak najbardziej. Stawisz R i lecimy. Dobra, no, ja cię mogę zliftować? No kurwa, genialne. Czy mogę cię spetować? Mogę cię spetować, wow.
Coś genialnego, naprawdę. Coś pięknego. Dobra. Będę potrzebował również polsferów, niestety. Chyba to sobie sam ogarnę. Śmieszne. Mega śmieszne. Dobra, fast travel. Wracamy sobie do tej miejscóweczki. W ogóle to jest Mamo Rest. Cały czas sobie tam krąży. No właśnie, ja mogłem to zrobić wcześniej, bez problemu. No ale tego nie zrobiłem. Zbieramy sobie przy okazji te surowce i idziemy dalej. Zobaczymy, jakie poksy jeszcze znajdziemy dalej. Tutaj nic nie ma. Jest Creamies, który nie wiem, czy jest nam potrzebny. Chyba raczej nie. Chyba raczej na razie nam nie jest potrzebny. Oxparks, to oczywiście ze mną tutaj w bój będziesz szedł. Jesteś bardzo dobrym pokiem. Tylko nie wiem czemu, ale ty w dziwny sposób walisz z ziemi. Czy ty jesteś ziemisty? Tak, to masz Sunblast i Ignis Blast. Jesteś trochę mieszanką psa i budy. Wow! Uhuhu! Co my tu mamy? Więcej rzeczy. Kolejna katatiwa. I trochę pokeboli do zbierania. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, tylko tak. Jak tam to wygląda? Tu mamy w ogóle... Markerujmy sobie to. Dobra. Będzie widać? Będzie widać. Markerowaliśmy sobie to i pójdźmy właśnie w tą stronę, chyba że tutaj jest jakiś Tifant. Trzeci poziom. Rozumiem, że to są słoniki. To są słonie. Dobra, tak wiem. To mamy cię, rozumiem, tak? Coś tam złapaliśmy. Poczytajmy sobie o tobie. I zobaczmy, co ty potrafisz. Towns jeszcze jest. To nie jesteś ty, to jesteś ty. Tifant. Ty potrafisz tylko waterować. Dobrze zrozumiałem? Tak, tylko masz i wyłącznie watering. I bodily body. Aquagun. No nie jesteś jakimś super hiper pokiem dobrym. Kolejny mob, którego bym sobie chciał wziąć. No. Jesteś mój. Nie jesteś mój przyjaciel. Kolejny Limfang. Leafmunk. Nie Limfang. Dobra, party. Co ty potrafisz? Lumbering. O to mi właśnie chodziło. Medicine production, handworking, planting, gathering. Kurczę, ty jesteś bardzo fajny do pracy. Mega mi się podobasz do roboty. Grzybki. Co tu pozbierajmy? Strzałki, oj, to 5 sztuk. Inne grzyby. Czemu tak sobie to leży? Trochę dziwne. Tam jest jeszcze jakaś małpka. No to jest ewidentny klon z Pokémonów Tanzi. O, jest normalnie klon. Czy ja mam miejsce? Jeszcze mam chyba jedno miejsce, tak? Nie. Chyba nie ma limitu. Tu nie ma limitu na moby. Tandy. Procent. Dobra. Chyba już powinno się udać. Mamy Tanzi. I kim ty jesteś? Vanguard. Ty masz lumbering, handworking, gathering, transporting, planting. Oprócz medicine production. Ty jesteś taki jak tamten.
Dobrze, bardzo dobrze. Trochę ten, tylko ty masz Medicine Production, tak? To jest nam na razie niepotrzebne, a transporting jak najbardziej się przyda. No dobra, czyli mamy kolejnego Pokemana. Jest tutaj jeszcze jakiś Mobchilet. Rozumiem, że to jest jakiś pseudo-boss. Pseudo-bossik. Dobra, najpierw musimy ogarnąć Fast Travel. To nam się bardzo przyda. Pytanie, gdzie to było? Gdzieś tu. Ja tu przejdę. Nie zabiję się? Nie. Na szczęście nie. Co to jest? Jakieś zufiajo. Musimy sobie ten inkubator ogarnąć. Wiem, że to jest gdzieś tu. I zapewne ogólnie fast travel jest na górze. Zależycie. Nie zdziwię się. No i taka będzie nawet. A jednak nie. A jednak nie. No to się zdziwiłem. To się mega zdziwiłem. Może byśmy tego Dira ogarnęli? Kto wie na to? Najpierw sobie odblokujmy. W razie czego nawet jak przegramy z koleżką, no to żeby jednak mieć jak tu wrócić. Opa. Ojejku. Elefant. Ja cię wysoluję. Tylko z tymi nolujemy. Dam sobie z tobą radę. Dałem nie do sobie rady. Dobra. Mówiłem, że będę coraz lepszy w tą grę. Dobra. Nie trafiłem. Fuck me. Oh. Capture rate. No nie! Oczywiście. 26%. No i go pokonaliśmy. Ale nie powiem, ciężko było. Ciężko cholercia było. To szkoda, że nie udało się go złapać. Być może jakbym go bardziej jeszcze potłukł, to może, kurde. Za wcześnie. Za wcześnie się do tego złapałem, no. Niestety. Niestety. Tak wyszło, jak wyszło. Dobra, ale wszyscy żyjemy, o dziwo. Oxpark trochę dostał, ale i tak nie było źle. To w ogóle jest jakaś jaskinia, dobrze widzę. Enter Dungeon, tak. Jakieś dungeony jeszcze są, kurde. No, nie może być. Syndicate Trug. Co tam się dzieje? Nic nie widać, dobra. I tak nic nie zobaczy i tak. Wracamy do bazy. Wszyscy śpią? Nie śpią jeszcze. To się plantuje ładnie. Jak wygląda nasza skrzynka z jedzonkiem?
Coś tu jest, czy nie ma? Tu jest. 36 biur jest, no właśnie, no i to jest już samo wystarczalne. Kurde, to jest piękne. To jest, kurcze, blaszka, czaszka, piękne. A my klof możemy robić. Ale jak głupić. Ale jak głupić, przecież ja mogłem to zrobić. Mogłem to bez problemu zrobić. Wyśpijmy się najpierw. Potem nasze bebziki może nawet to dokończą. I będę chciał również zamienić jakąś jedną... Czy zamienić naszego jakiegoś jednego Pokemona. Bo tak, ogólnie... bo ten ma tylko handworking, transporting i gardening, tak? A, tylko tutaj żaden inny tego już nie ma. No właśnie, to jest problem. To jest problem. Ten ma tylko watering. Ten ma planting. Ten ma planting. Ale gardeningu już chyba nie ma. No nie ma żaden. O kurde. Ej, ale dobra, ale tego możemy wrzucić. Tego możemy wyrzucić. I damy albo Tanzi. Może być Tanzi. Ma transporting przy okazji. Idź zbierać drewno. Ten sobie będzie zbierał drewno, tak? Tak. Dobra, zarąbiście. Czyli teraz musimy pozbierać te niebieskie kamyczki. Więcej lamboli oczywiście jest. Więcej lamboli. Dobra, Palladium Fragment. Tego potrzebowaliśmy dychy, żeby zrobić sobie ten workbench. Dobra, zbierzmy to. Co, klikam E cały czas zamiast F. Dobra, teraz już mamy tego 12. Large Common Egg. Nie mamy jeszcze jak tego nawet w razie czego wypeczować. I tak nam się nie przyda na razie. Bierzmy sobie trochę drewna jeszcze. Nie wiem, czy nie bardziej przydałby się kamień. Znów zły klawisz. Znów zły klawisz. Dobra, kamienia mam 16, to luz. Chodźmy i zrobimy sobie ten workbench. Piękny workbench, który mam nadzieję pozwoli nam w końcu latać. Przydałoby się też tego Spira zrobić chyba, nie? Dobra, Fallbox, ciebie wyrzucamy. Ciebie też wyrzucamy. I sobie pracują. Dobra, no i co? Mamy to. Tu już jest też zrobione. Fall Workbench. Myślę, że to może stanąć tutaj. Mopka, ale nie. Ty, przyjaciółko moja piękna. Ty masz pracować tutaj. Ty masz być tu. Cały czas masz tu pracować. Ty nie jesteś od budowania. Ty jesteś od roboty. Dobra. Complete. Electric type. Nie mamy żadnej recepty. No usable type. Try unlocking recipes from technology menu. Menu. Technology. Czyli tutaj musimy coś sobie odblokować. Okej. Okay. Tak jak na przykład to. Crusher. To nam jest niepotrzebne. Ile tu jest rzeczy? Ile tu jest rzeczy? Nightwing Saddle na 15 poziomie dopiero. Nie jest nawet jakiś ciężki do zrobienia. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Dobra, to spróbujmy sobie zrobić to. Orc Sparks Hardness. I możemy teraz zrobić sobie teorii miotacz ognia. Miotacz ognia. Idzie już nasza kaczucha.
lekko do pomocy. Dobra, potrzebujemy jeszcze statue of power. To też nie jest problem, bo chyba możemy nawet sobie to odblokować w tej chwili. Gdzie sobie zaraz zobaczymy. No i przydałoby mi się mieć, ogólnie się mieć tutaj kolejnego Polsa, który by tu robił, na przykład kamień zbierał czy coś. Dobra, czyli to nie jest w żaden sposób przedmiot, to jest technologia. Dobra, potrzebujemy jeszcze tego. Golden fragment 10. Ja mogę na przykład ciebie użyć. I tak musimy tam iść, na luz. No i jak chcę z tobą pogadać, mogę czy nie mogę? A, po prostu F, tak? Ja pierdzielę, to jest cudne. Ja pierdzielę, miotacz ognia. No to jest coś pięknego. Mówcie co chcecie, to jest coś pięknego. Ja pierdzielę, no nie, no to jest coś extreme. Miotacz ognia z Fox Parksa. Elegancko, totalnie elegancko. Kocham tą grę, normalnie uwielbiam, ubóstwiam. Miotacz ognia z Fox Parksa, no nie no. Jaki trzeba mieć łeb, żeby to wymyśleć? Aż nawet cię nakarmię za to. Zaraz nam padnie jeszcze kilo pisiegiera. Nie no, genialne. Coś genialnego. Mogę cię przywołać, czy jeszcze nie mogę? A, tu jest jakiś cooldown na to, okej. Dobra, powinno nam chyba już starczyć. Starczyć. Bo potrzebowaliśmy tą statuę, tak? Teraz jeszcze wrócimy. I zobaczymy, czy uda nam się już to zrobić. Weapon is damaged. Teraz już nas powinno stać. Ale daleko poleciał. Opa. Jeszcze im mounta brakuje tutaj. Byśmy mogli wsiąść na przykład na niego właśnie. Tak jak na tej pseudolugi, żebyśmy mogli po prostu na nią wsiąść i sobie przelecieć gdzieś. To by było też piękne. Dobra, on cały czas sobie to drewno tworzy. Bardzo mnie to cieszy, bo w końcu będziemy mieć stały dopływ tego drewna. Czemu ty to zostawiłeś? Mamy faktorię powoli. Dobra, to już jest zrobione, rozumiem. No i teraz nie to. Statue of Power. Trochę kamienia było trzeba. Ta statułka w ogóle jest zrobiona tutaj. Jakoś się równo postawić, ale się nie da. Dobra, niech będzie tu. Niech będzie tutaj. No i mamy level w teorii wbity. Ulepszmy sobie oczywiście od razu naszą bazę, zobaczmy co jest potrzebne dalej. Logging site, stone pit i build crusher. Okej. Okay. Enchant spells. Na jakiej zasadzie to działa? Aha! Możemy mu dawać różne benefity. To są te dusze, które mamy. O! No dobra, enchant player stats, capture power. To chcę.
Limfang Effigy. Dobra. To już mamy, a tutaj sobie naszych palców ulepszamy i to jest już co innego. Chcemy mieć lepszy atak w nim. No i max health też możemy. No i fajnie. Rozumiem, że resetować też możemy, tylko to kosztuje złoto. To kosztuje złoto. No dobra, no i mamy to. Możemy wbić sobie kolejnego pulsa na posterunek, tylko który tu się przyda? Może tu Lugię? Może nie? Kot jest z kamieniołomu. No dobra, to tego. W sumie ten jest nawet na mnie Turcy u nas. Jaki śmieszny. Jaki śmiechowy. Ten sobie plantuje tutaj. Świetnie. Elegancko, tam sobie czeka. No, coraz bardziej nam to wszystko przypada do gustu. Moi drodzy, ale to by było na tyle. To by było na tyle. W następnym odcinku zrobimy sobie oczywiście rancho i ten stone pit, który jest nam tu potrzebny. I co jeszcze? Być może, tu już mamy wszystko chyba. Musimy zrobić oczywiście straw pole bed. Nawet już teraz go zaznaczę, żeby on był w trakcie robienia. Dałoby się również rozwinąć naszą bazę. Oby się mega przydało. Dobra, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jest jakim filmu grę od was, Shiro. Widzimy się w następnych odcinkach Spal World. Trzymajcie się. Hej, hej!